No, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj sobie odblokujemy rundę Goomba Party. W tym celu muszę mieć buraka i muszę go stąd wziąć, ponieważ no, w pierwszym świecie nie ma za bardzo jak go zdobyć w inny sposób. Dobra, w tym celu muszę oczywiście tutaj zupełnie od nowa zagrać. I muszę tego buraka do trzeciej rundy donieść, ale spoko, jeszcze wam pokażę jeden skrót, mianowicie ten. Znaczy, to w sumie nie jest skrót. To jest taka bardziej ukryta rzecz, która nam ułatwia życie. I daje nam też życia. Dużo żyć. Jeszcze tutaj jakieś będą? A no tak. No i to się wlicza w nasze osiągnięcia. Czyli tam na końcu tego menu, jak będziemy sobie chodzić i sprawdzać, co tam odblokowaliśmy, to powinno być odblokowane. Dobra, nie chcę mi się tutaj za bardzo zbierać żyć. Tutaj też mi się nie chce za bardzo chodzić, bo czas nas trochę nagli. Więc sobie po prostu pociśniemy dalej, bo trzecia runda wzywa, no co by nie patrzeć. O, teraz się elegancko udało 10 tysięcy zdobyć. Jestem tylko ciekawy, czy w tym Goomba Party naprawiono błąd, który ja bardzo dobrze znam. A ten błąd był taki, że kiedy wygrywaliście, bo to jest ogólnie tak, że tam się gumby z nieba sypią. I jeżeli wygracie, to te gumby dalej się będą spały z tego nieba i was zabiją. Zabiją was po prostu. No dobra. Tu jest gwiazdka. Zresztą po co ja to mówię? Przecież ja w to grałem. Już. Hardcore Zone. To sobie zostawmy na potem. Nie za bardzo wiem, czy nie powinienem w ogóle zacząć od tego trzeciego świata. Znaczy od tej trzeciej rundy. Po co tutaj wam pokazać? Chociaż tutaj nie, bo wtedy bym nie pokazał wam tego ukrytego przejścia. To warto to pokazać mimo wszystko. No, życia też no, w pewien sposób mogą być tu istotne, no bo jakby nie patrzeć, nie wiem, czy wygram to za pierwszym razem. Okej, no to będziemy mieli teraz trzecią rundę i możliwość wejścia tam. O ile oczywiście coś nam nie zabierze naszej mocy. A mam nadzieję, że nie, bo ja to tam mogę pociąć, tak, ale będę musiał jeszcze raz od nowa przyjść. To trochę słabo, okej. To jest to miejsce. Całe szczęście, że to jest prawie na samym początku. No i dobra. Teraz mogę spokojnie sobie kwiata wziąć. Goomba Party! No. Okej. Goomby się sypią z nieba. Nie podoba mi się to. Znaczy, dużo punktów dostajemy. Patrzcie w ogóle, co to jest za świat? Co tu się dzieje? Jakieś góry wyrastają z nieba. O, nawet się blokują, jak miło. O, już się odblokowała. Z tego co widzę, to one nigdy jakoś bezpośrednio na nas się nie nie stworzą, tylko zawsze tak pewien dystans w tym jest. Ogólnie, no to nie chcę nic mówić, ale jest to pierwsza runda, tak? Jakby ktoś nie zauważył. Z tym, że no właśnie, zmienia nam się... Nie, chwila, to jest pierwsza runda? A może nie? Teraz to już nie pamiętam. Nie, to chyba nie jest pierwsza runda jednak. Chociaż początek miała podobny. Mam w każdym razie nadzieję, że uda mi się no to wygrać w jakiś normalny sposób. A może to jest pierwsza runda?
Kurde, to nie przyglądałem jej się tak normalnie. Tato już, tato kurde by już mnie prawie zabiła. To jest zbiorowy holokaust gumb. Jak ze starych dobrych czasów. Dobra, tu za chwilę powinna być meta. No! Okej. Okay. Zabrali mi życie, ale mam melon punktów. Znaczy, zabrali mi ten. Zabrali mi moc, ale na szczęście coś z tym zrobiono. W sensie ustalono, znaczy no po prostu, no. Zrobiono tak, że to kurde da się wygrać, bo poprzednio się nie dało. Okej, skoro jesteśmy przy zamku, to chciałbym też zobaczyć jedną rzecz związaną ze skrótem. Ja już wiem, że tutaj był skrót i może fajnie byłoby go pokazać, o ile oczywiście dam radę. No, o ile dam radę. Bo nie pamiętam za bardzo, jak tam się wskakiwało. Dobra, ladies and gentlemen. No chcę tam wskoczyć, nie? Tylko w tej grze Mario skacze po prostu tak wysoko. Nie no, tutaj tego nie ma. Bo to miał być ogólnie ten. To miało być przejście do świata trzeciego. No i fajnie, wszystko fajnie, pięknie. Ale gdzie mam tutaj wejść? Nie no, to powinno być jakieś przejście, tylko gdzie? Chyba, że jakoś tam. No nie wiem. Kurde, no i jak zwykle się ośmieszam się tutaj tylko. Ja pamiętam, że tutaj coś powinno być. U góry. No może nie, no wygląda na to, że nic tutaj nie ma. Więc nie wiem za bardzo, jak tutaj wejść. Chyba, że... czekajcie. Może by się dało stąd zeskoczyć. Oczywiście po odpowiednim... Nie no, nie da rady. Tak, wiem, goni mnie czas. Jak przejść do tego skrótu? Tutaj nie ma żadnego przejścia. Nie, tutaj nie ma żadnego przejścia, więc to odpada raczej. On tam też nie doskoczy. Wynika, że tylko tak można, tylko że jak mam jak ja mam zeskoczyć? Dobra, zginę. Ale zobaczymy, zobaczymy. Jeżeli... zrobię to w ten sposób, że spróbuję jeszcze raz tam doskoczyć. Może małym Marianem jakoś lepiej mi to pójdzie. Właśnie! Właśnie! Małym Marianem. To jest myśl. No! I teraz to ma sens. Teraz to ma sens. No i jest... świat 3.1, a ze świata 3.1 można bezpośrednio dojść do 8.1. I chyba nawet w tej rundzie to jest. To jest chyba nawet w tej rundzie. Pamiętam, że są takie dwie fioletowe rury, do których można wejść. Nawet trzeba wejść.
Ej, no chwila, co jest? Tutaj nie ma... Tutaj zawsze były grzybki. No ale teraz najwyraźniej ich nie ma, okej. Aha, i tu jest przejście do 8.1. No dobra, ale nie będę wam już pokazywać dalej. Nie będę wam pokazywać dalej. Bo tak wam tylko po prostu chciałem pokazać, że są... że takie skróty istnieją. I tak w 10 minut sobie... przeszliśmy od razu do 8 świata. Oczywiście w starszych wersjach tego nie było. To od razu mówię. Co by tu jeszcze? Co by tu jeszcze ten? A. Pokazać. Dobra, wiecie co? Może spróbuję... Nie, chwila. Co tu pokazać? Hardcore Zone nie chce mi się na razie. Nie czuję się psychicznie przygotowany do tego, żeby to zrobić. Laboratorium już wam pokazywałem. To nie ma sensu, żeby drugi raz wam pokazywać. The Lost Map jest trochę za długie. O, Persy... Chwila, przejście do 4.1. Muszę wam powiedzieć, że tutaj akurat mnie zaskoczyli, ponieważ... nie pamiętam tego przejścia i nie pamiętam, gdzie ono w ogóle jest. Ale może się doedukuję i będę wiedział. Kupa The Devastator, to jest w drugim świecie. To trzeba mieć tego zielonego Lujego, żeby tam pójść. Albo dobra, tu są śmieszne czołgi, znaczy zabawne czołgi, zobaczymy, czy są zabawne. Nie no, bardzo zabawne muszą być. Jezus Maria! Nie wiem, mnie to nie śmieszy w każdym razie. Ale może będą zabawne. No skoczyłem na tego Bullet Billa! Ne. Nie no, śmieszne czołgi, no... Ja myślałem, że takie sztuczki będą robić, nie wiem, kurde, klauni wyjdą, zaczną tworzyć tam z baloników pieski, żyrafy i tym podobne. O ile się nie mylę, to jest dokładnie ten sam czołg. Oj, to są te same czołgi, które były w 8 świecie. To samo ułożenie wszystkich rzeczy, tylko pieruńsko trudne. No tak. O jak śmieszne. To jakie śmieszne było. O, a to jakie jest śmieszne. Kurde. Wypadałoby tu może wziąć, nie wiem, jakieś strzelanie czy coś. No tylko znowuż to życia mi wtedy zeżdżę. Ale żeby nie było. Może tego nie ukończę. Ale żeby nie było, że... Chociaż nie próbowałem. A, próbowałem. O, to było śmieszne, to było zabawne. To było zabawne. Oj, znowu te zabawne żółwie. Te zabawne, śmieszne żółwie. Śmiesznie, bardzo śmiesznie. A, już myślałem, że jakoś mi się to udało minąć. No dobra, jest zabawnie w dalszym ciągu. Nawet nie wiecie, jak się kurde śmieję z tego, aż się normalnie uśmiecham. Tak jest śmiesznie. Okej, grzybek. O, kolejny grzybek. I jest szybko, go może stracę. Świetnie. Ho, widzicie, tylko on się śmieje. No tak, wiem, zginąłem. Ale no, będzie drugie podejście. Musi być drugie podejście, nie ma innej opcji. Ja tego tak nie puszczę. To wam nie ujdzie płazem. Teraz moja taktyka jest taka, że już, no dobra, poświęcę to jedno życie, żeby być tym dużym Mario. Jeps. No i mamy Mariana. Kurde, co to jest za przejście 4.1? Gdzie ono było?
Jeżeli jakiekolwiek przejście 4.1 jest gdzieś, no to kurde, tylko chyba w drugim świecie. No bo w trzecim jest przejście do 8 od razu. A, śmieszne czołgi, zabawne czołgi. Dobrze, że tutaj w nazwie jest znak zapytania, bo to pozwala kwestionować te właśnie kwestie zabawności tych czołgów. O, fajnie. O, to było śmieszne, to było śmieszne. Noż! O, ale się udało, na ostatni moment się udało. Hahaha. To będzie śmieszne. Powiem wam, że kurde, tak się uśmiać to... Nigdy się nie uśmiałem. No i po co mi było zebranie tego muchomora? Jak teraz zaczynam właściwie tak jak zawsze. O, świetnie. Zabawne. Zabawa zabawą, ale fajnie byłoby przejść dalej. Przynajmniej za te Hammer, bro. Już nawet nie mówię, żeby to wygrać. Gdzież bym śmiał mieć takie duże oczekiwania. A, myślałem, że może tak skromnie, szybko bym mógł przejść pod tym, ale... Odpowiedź brzmi nie. Już nawet tego nie będę komentować, po prostu gramy. O, kurde, jestem zaskoczony. Czy... dobra. Widać, za szybko się cieszyłem. O, i teraz jest ten moment, na pewno go wygram. Znaczy, nie mówię o tym momencie, tylko o właśnie, o tym śmiesznym momencie. Kurde, a było tak blisko. Mogłem to ominąć. Mogłem. No można uznać, że jestem trochę dalej niż byłem przedtem. I nawet tam... I nawet miałem jakieś tam szanse z tymi żółwiami. Nawet to miało sens. No dobra. Na razie strzelanie tutaj mam, posiadam. O Jezu, co tu się dzieje? Ależ tak w biały dzień. Biały dzień ze strzelaniem, kurde? No, kurde, udało się. Teraz tak. O Jezus Maria, co to było? Ja nie miałem w ogóle możliwości. Dobra, ja już nawet tego nie będę komentować. Jezus. Nie. Ale było blisko. Było blisko i podejrzewam, że tam na końcu już się kryła meta. O nie. O nie, panowie. To już jest skandal. Ja nie spocznę, dopóki tego nie wygram. Nie no, a tak na serio zrobimy sobie jeszcze jedno podejście. Ale tym razem nie bierzemy żadnych tutaj ułatwień i tym podobnych. Tylko sobie po prostu pójdziemy tak jak jesteśmy. A taki niepozorny czołg. Wszedłem i gdzie jestem, kurde. Dobra. No świetnie. Nie no, tamta poprzednia zagrywka była najlepsza póki co. Chociaż, no dobra, nie mogę. Nic nie jest przesądzone jeszcze, tak?
A było tak pięknie. No było, było. Znowu to samo. Tak, czasami przydałby się jakiś checkpoint, ale czego ja oczekuję. Zresztą w normalnych czołgach tutaj, w tych dwóch rundach też nie było czegoś takiego jak checkpoint. Albo przychodziłeś, albo ginąłeś. No, zajebiście. No to się im udało. To mi się udało. To co z tego, skoro znowu mamy ten super moment. No skurde! Co tu się śmieszkuje? Co tu jest? Dosyć tego! A. Nie będę tego komentować nawet. Nie będę tego komentować, to się nie nadaje do komentowania, to... Jezus Maria! Nie... Dobra, no ostatnie... Nie, w sumie nie ostatnie życie. Dwa ostatnie życie. Jak teraz się nie uda. To już była przesada, bo tu już zginąłem w ogóle w jakimś miejscu, które jest takim etapem żenady, nie? Że jak tam dojdziesz i dalej już nie możesz, to lepiej sobie odpuścić całkowicie. O, świetnie! Kiedy nadejdą te czasy, że będę miał tutaj strzelanie? O, świetnie! Świetnie! Okej, może tutaj się uda na niego skoczyć? Dało się na niego skoczyć, tylko że mnie zabił. Okej, dobra, mniejsza. Ja pasuję. Nie wygram tej rundy póki co. Na pewno nie wygram jej w tej chwili. Dlatego... Po prostu żegnam się z wami do następnego.